Poznaliśmy datę przesłuchania pana ministra Zbigniewa Ziobro. Czy pan minister powinien się pojawić przed obliczem komisji i zeznawać? Jeżeli mnie pan pyta, to uważam, że nie. Z jednego prostego względu. Komisja działa niezgodnie z prawem. Wątpliwa podstawa prawna w ogóle powołania biegłego. A co to za biegły, który stwierdza, że pacjent może coś robić, jeżeli nie zna wszystkich dokumentów, a pan minister się leczy również w ośrodku za granicą? No dziwne to jest. Trybunał Konstytucyjny zakazał funkcjonowania tej komisji. Jej formalnie nie ma. Oczywiście pan minister Ziobro ma pełne prawo spotykać się z każdym posłem, może z posłami, byłymi członkami tej komisji, z nimi rozmawiać na temat, oczywiście w ramach posługiwania się informacji jawnymi. Natomiast jeśli chodzi o tak zwane wezwanie na przesłuchanie, to w mojej ocenie ono jest bezprawne, w związku z powyższym pan minister nie powinien się jemu podporządkowywać. Nie wiem, jaka instytucja miałaby wezwać pana ministra, bo ta instytucja moim zdaniem nie istnieje, od kiedy Trybunał Konstytucyjny wniósł zabezpieczenie w tej sprawie i podjął decyzję, że tak naprawdę ten organ działa nielegalnie. Więc gdyby minister Ziobro stawił się na to przesłuchanie, no to kiedyś mógłby zostać skazany na przykład za współudział w jakiejś nielegalnej działalności nielegalnej instytucji. No nie ma, naszym zdaniem ta instytucja nie powinna w tej chwili działać. Taka jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego. To jest gra polityczna, to jest thriller medyczny nad stanem zdrowia Zbigniewa Ziobro. Ja widziałem opinię, czytałem tą opinię, wiem jaki jest stan zdrowia Zbigniewa Ziobro, więc widzę jak jego koledzy ordynarnie wprowadzają opinię publiczną w błąd, próbując sugerować, że my się nad Zbigniewem Ziobro znęcamy, a de facto traktujemy go jak każdego innego obywatela. I to jest istota państwa, żebyśmy byli wszyscy wobec sprawa równie. Dziś mi się wydaje, że jest taka raczej mentalna blokada po stronie Zbigniewa Ziobro, który w dalszym ciągu myśli o tym, że jest ponad prawem, stawia się ponad prawo. Dziś wszyscy są równi wobec prawa. Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, żeby pan Zbigniew Ziobro przyszedł przed oblicze komisji. Są tylko argumenty polityczne po stronie dzisiejszej opozycji.